Witamy serdecznie w podcaście właśnie o tym. Kolejny odcinek naszego podcastu. Ze mną oczywiście Awizonosz. Witam was serdecznie, z tej strony Awizonosz i ze mną jest jak zawsze Jakub Sykut. Witam państwa bardzo serdecznie. Awizo, powiedz mi, czy zgodzisz się ze mną z tą teorią. Jest coś takiego jak Lego, czyli takie klocki. Jest coś takiego. I moim zdaniem są dwa typy ludzi. Jedni układają te klocki i się fascynują tym klocek do klocka. Każdy klocek mają ma taką wizję, jak to wygląda. Czyli właśnie bardziej zwracają uwagę na proces powstawania tej budowli, czy właśnie tej rzeczy, która ma powstać. A jest ten typ osób, która kupuje w sklepie Lego, bo ładnie wygląda i nie interesuje ich aż tak za bardzo to, w jaki sposób się je buduje, klocek do klocka, te instrukcje. Wyglądać. Bo niektóre konstrukcje są na pewno skomplikowane, to na pewno wiesz. Ale bardziej ten drugi typ czeka na efekt końcowy, żeby postawić na półce i podziwiać. Powiedz mi, którym typem ty jesteś i który ten typ bardziej ci odpowiada, który wariant jest ci bliższy? Trudno mi powiedzieć, bo jedną i drugą część lubię. Lubię, jak coś bardzo ładnie wygląda, co widać mniejsza z tym, gdzie mam po prostu z tyłu swoje budynki i Tower Bridge. Tutaj nie jest lokowaniem produktu, nie byłem jeszcze w Londynie, tak odpowiadając na wasze pytanie. Ja byłem oczywiście. Z tego w Londynie. Tak. Natomiast bardzo lubię sam proces powstawania, dlatego sobie co roku na święta zawsze kupuję jeden kolejny budynek, w sensie, dofinansowuję Mikołaja. I w ten sposób mamy po prostu... Co święta kolejna budowla. Tak, co święta sobie kupuję po prostu kolejny tam budynek z tych modularnych i w ten sposób to po prostu realizuję, natomiast... Ale czy fascynuje cię ten proces tak, tworzenia? Tak, no właśnie, to jest bardzo ciekawe i to jest drugi wątek, który chciałem ci powiedzieć, a mianowicie ja też ostatnie wakacje wpadłem w zagwozdkę, stwierdziłem, że 20 lat to jest idealny moment, aby kupić sobie Lego robota i zacząłem właśnie robić różne roboty. Tak, myślę, że to jest odpowiedni wiek na kupowanie robotów. Tak, stwierdziłem, że to jest idealne, dlatego stwierdziłem, że jeden to za mało, więc kupiłem cztery, co nie było dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o finanse, natomiast dużo ciekawych rzeczy też to się pojawiło. To ile takie cztery roboty cię kosztowały? Pomidor? Okay. Ale w tysiącach? Tak. O Jezu, i to nie jednych. Znaczy, łącznie oczywiście, ale odpowiadając na pytanie, pojawiam się z tego filmu na drugim kanale, bo to też jest powiązane. Okej, czyli jeszcze nie usłyszymy do ciebie, ale nie, jednak chciałbym bardziej bliżej, pierwszy czy drugi typ? Ajaj, kręcisz, no dobrze, no lubię zawsze, jak coś ładnie wygląda. Czyli drugi? A myślałem, że bardziej pierwszy, bo ja na pewno jestem bardziej drugim, czyli też lubię, jak bardziej coś ładnie wygląda na półce, a ten etap tworzenia aż tak bardzo mnie nie ciekawi. Choć ja w sumie nie jestem fanem Lego. Ale czy ty jesteś fanem Lego? Fanem? Tak, no oczywiście. Możesz się nazwać fanem? No, jakbym miał za dużo pieniędzy, to wiadomo, żebym wszystkie wydał na klocki, a już nie mam miejsca, gdzie je stawiać. Okej. Powiedz mi, dzisiaj porozmawiamy o tym procesie, ale jednak również o tym wariancie, jak wygląda, i o wariancie funkcjonalności, o tym aspekcie różnych inwestycji. A zaczniemy od chyba najbardziej wyczekiwanej serii na kanale, gdzie pod każdym postem, pod każdym filmem pojawiają się komentarze, gdzie jest Warszawa Zachodnia. No, Zachodnia. To akurat mi się łączy też z moim fantazją, że kiedyś może wydrukuję sobie model 3D, tak jeszcze łącząc do Lego. Natomiast tak... Warszawy Zachodniej. Tak. Ojejku, dobra. Powiedz mi tak, Warszawa Zachodnia łączy w sobie trzy środki transportu. Ja też drukuję w 3D. Wow. A tak, to słyszałem. Kiedyś mi Awizo wydrukował monetę. Tak, to by kiedyś wydrukował monetę, a ja z kolei mam na swoim łóżku postawiony Pałac Kultury i Nauki. Ale nie dało się za nią nic kupić, więc słaba ta moneta. No, ale z twoim wizerunkiem. Ale to prawda. Dobra, przechodząc już do Zachodniej, faktycznie. Łączy ona w sobie trzy środki transportu. Właśnie porozmawiajmy na początku o tym aspekcie funkcjonalności i właśnie o tym drugim wariancie, czyli bardziej jak to będzie wyglądało. Wspaniale. Przynajmniej przez pierwszy miesiąc po oddaniu do użytku, co mogliśmy już zobaczyć, jeżeli chodzi o ten napis Warszawa Zachodnia, który jest cieniowany w zależności od tego, kiedy co było oddane do użytku, no bo nie ukrywajmy, biały to jest kolor, który się najłatwiej i najszybciej brudzi. Dobrym przykładem tego jest Pałac Kultury i Nauki, który kiedyś był podobno biały, co nie? Pewnie ty tego nie widziałeś, ja tego też nie widziałem. Ale słyszeliśmy, że chyba był z piaskowca jakiegoś rodzaju. Tak, i jego czyszczenie by kosztowało ładne kilkanaście milionów, więc tego też pewnie raczej nie ujrzymy. Niezła sumka. No niezła sumka, raczej już wolałbym, żeby go całkowicie oszklić, natomiast Zachodnia będzie wyglądać naprawdę całkiem ciekawie, bo pomijając te aspekty białe, to będzie takie poczucie, zresztą już jest poczucie lekkości, bo cały dach jest tylko na tych słupach X-ach i Y-ach i to wygląda całkiem ciekawie, bo po prostu nie widać, jak on jest, nie widać, gdzie on się podpiera, a najbardziej to będzie widoczne na tych peronach, które teraz powstają, peron 1, 2, 3, tam kraniec dachu będzie całkowicie w powietrzu. Okej, właśnie jeszcze o tych peronach zaraz przejdziemy, ale na początku wspomniałem o tym, że łączy ona w sobie trzy środki transportu. Oczywiście
pociągi, tramwaj, tak, i podobno też metro. Metro też w teorii, jeszcze można powiedzieć autobusy dalekobieżne. A, no tak. No ale o PKS-ie zachodnim nikt nie chce mówić, hashtag Polonus. Ale dobra, wracając do metra, metro też tam ma być, piąta linia metra, może ją zobaczymy tak koło 2040 roku, więc my chyba jeszcze będziemy żyć przy dobrych wiatrach. Oj, ja to nie wiem, to na pewno, ja to przy swojej próbie życia to nie wiem, czy dożyję. No nie wiem, kto to ma jeszcze bardziej oddychane życie, ale no dobra, niech ci będzie, nie będziemy się kłócić o te aspekty. Nie, broń Boże. Więc ma być metro od strony Alei Jerozolimskiej, za przystankiem tramwajowym, tam jest pozostawiona przestrzeń, to po prostu nic nie będzie. Metro byłoby na poziomie, tak jak tramwaj będzie na poziomie minus 2, to metro byłoby na poziomie minus 3. Jak byłoby połączone, jeżeli chodzi o Warszawę Zachodnią, przystanki tramwajowe i stację całą kolejową, tego nie wiem. W sensie to jest tak daleko idąca inwestycja, jest po prostu pozostawiona przestrzeń, żeby dało się to gdzieś wcisnąć. Czyli w teorii docelowo trzy środki transportu będą w jednym miejscu, ale na razie mówimy o tramwaju i peronach. Tak, i tylko jeszcze tutaj warto pamiętać o tym, że bardzo blisko, tak nad przystankiem tramwajowym w przyszłości będzie przeniesiony sam dworzec PKS-owy i on będzie faktycznie prawie nad przystankiem tramwajowym. Nowy budynek wygląda całkiem ładnie. Szkoda, że tylko na wizualizację. To trochę o tym, co będzie w przyszłości, a teraz peron 9. Czy on jest już funkcjonalny? No tak, no już on de facto nie był prawie całkowicie zamknięty. W sensie to był wcześniej peron 8, teraz to jest peron 9. Jest no właśnie, bo dokonała się ta zmiana z peronu 8 na 9. No ja bym też zmienił tak nazewnictwo na Warszawie Gdańskiej, żeby gdzieś ten peron pierwszy się pojawił, bo już no wiemy, właśnie, że nie będzie go, ale... Tak jak na stacji chyba King's Cross, peron 9 i 3 czwarte w Londynie. A to nie, to taki na zachodniej też mamy. Znajduje się na minus 2. W Polsce też można zaskoczyć. No ba. Ale dobra, wracając do zachodniej peron 9, peron 9 jest i to jest jedyny peron, który ma dojście za pomocą przejścia podziemnego nowego, bo inaczej się nie dało tego zrobić w teorii. Jest też wejście z drugiej strony, ale jest zamknięte i nie odpowiem wam czemu, choć piszecie w komentarzach, czemu te przejście zamknięte, bo nie wiem, domyślam się, że chodzi o urządzenie sterowania ruchem i nowy system po prostu, który musiałby to jakoś połączyć i raczej to jeszcze po prostu technicznie, jeżeli chodzi o sam system zarządzania ruchem, jest niemożliwe, a nie jeżeli chodzi o to, że chcą go zamknąć, zlikwidować i tak dalej. A propos przejścia i wejścia na ten peron, to powiedziałeś, że aby dostać się na ten peron, trzeba wchodzić chyba że nie ma tam schodów ruchomych w górę i w dół, jeżeli dobrze zrozumiałem. Będą. Mogłem tego do końca zrozumieć, czyli jeszcze nie ma, ale będą, tak? Tak, znaczy one już de facto są, tylko nie działają, jeszcze nie jest dopuszczony ruch pasażerski. No myślę się, że nawet one mogą być oddane najszybciej, jeżeli chodzi o całą zachodnią, bo po prostu będzie trzeba wykończyć te zwykłe schody. A żeby wykończyć zwykłe schody, trzeba zamknąć je. A żeby je zamknąć, trzeba dać jakąś inną możliwość wejścia i prawdopodobnie wtedy będzie oddany do użytku schody ruchome. I to jest jedyny peron, który będzie mieć schody ruchome do góry i do dołu. No i jeszcze windę. Przechodzimy do hali dworcowej, gdzie tam ma być tramwaj. Jak ma ten tramwaj wyglądać? Bo wiadomo, że będzie pod ziemią. Oczywiście, ale ma być pod ziemią, nowocześnie pod ziemią, czyli wysiadając z pociągu będziemy mogli wejść w tramwaj i dojechać w różne miejsca Warszawy, na przykład chyba do centrum, prawda? To też, myślę, tak, że to jest, że takie łączenie właśnie pociągów, tramwajów, ogólnie różnych sposobów dostania się w dane miejsce przez transport właśnie publiczny jest ciekawy, ale jaka jest wizja tego tramwaju? Czy on już jest w budowie? To tak, tramwaj pod Warszawą Zachodnią będzie dosyć udychany, czy jest w budowie? W teorii tak, ale w praktyce no, tutaj są części mieszane, bo o ile sam tunel powstaje, to wykończenie tunelu będzie realizowane przez innego wykonawcę. Tylko będzie to inwestycja tramwaju warszawskich, bo aktualnie Warszawa Zachodnia to jest, ma dwóch inwestorów, PKP Polskie Linie Kolejowe i tramwaje warszawskie. Tramwaje warszawskie opowiadają tylko i wyłącznie za tą część podziemną, jeżeli chodzi o tą część teoretyczną. Natomiast sam tramwaj, który będzie na dole, będzie dosyć udychany. Wyobraźcie sobie najnowocześniejszą inwestycji, która teraz powstaje w tramwaju warszawskich. I wyobraźcie sobie, że będzie jeszcze bardziej dofinansowana. O, inaczej. Wyobraźcie sobie, jak wyglądają wyjścia na stacji metra Stadion Narodowy. To tak będzie wyglądać właśnie ten przystanek tramwajowy. Będą schody ruchome na każdy przystanek tramwajowy podwójne. Może oznacza? Właśnie ten przystanek tramwajowy jest takim najlepszym elementem, najbardziej wyczekiwanym elementem. Może właśnie to jest to, co pobudza ludzi do tej inwestycji. No to jest to, co pobudza do tej inwestycji. Minus jest taki, że z tego przystanku skorzystamy dopiero najprawdopodobniej w 2025 roku, bo prace tam przy wykończaniu zaczną się dopiero, jak wyjdzie stają Budimex, a Budimex wyjdzie na koniec 2024 roku. Natomiast no, przystanek będzie wspaniały. Na sam przystanek tramwajowy, na te obydwa perony w kierunku centrum i w kierunku Mokotowa i w kierunku Woli, będzie 8 schodów ruchomych.
8 schodów ruchomych. Po 4 na jeden przystanek w jednym kierunku, czyli de facto będą dwa schody do góry i do dołu. To jest sporo. Mało tego, będzie jedna winda po środku i będzie jeszcze klatka schodowa zwykła, no bo musi być oczywiście aspekty awaryjne. Z tego dodatku ja, że chyba nawet wiata tam chcieli wstawić, ale tu raczej nie jestem przekonany, czy wiata w przystanku całkowicie podziemnym będzie odpowiednia. Odpowiadając na wasze pytania, czy będzie to wszystko od góry widoczne, w sensie, żeby będzie po prostu na to można patrzeć z góry, jak to ma miejsce w Krakowie, nie wiem, bo na wizualizacjach to nie jest jednoznaczne, a z projektów zostawiam taką nutkę jeszcze niewiedzy. A propos patrzenia z góry, czy, mam do ciebie takie pytanie. O, wracamy do poprzedniego odcinka. Czy warunki aktualnie panujące na budowie Warszawy Zachodniej są równie trudne jak warunki panujące przy nagrywaniu z drona tej inwestycji, nagrywaniu dronem? Znaczy, no, żeby wejść na budowę, muszę się dogadać z wykonawcą, tak? No, to jest jeden z aspektów, a przecież to raczej nie jest trudne, teraz mi tylko się nie udało faktycznie wejść. No proste. No proste, po prostu dzwonię i wchodzę, tak? Natomiast jeżeli chodzi o warunki dronowe, no nie, no wiecie, no, -2, -3 stopnie, to nie jest na moje palce. Ja muszę iść wszędzie tymi dążkami, sterować, to jest po prostu tragiczne w takich warunkach. Dzisiaj latałem nad spacerową i nie będę ukrywać, że po przylataniu godziny to już miałem dosyć. Okej. Okay. Chyba możemy na tym zakończyć. Dużo o niej powiedzieliśmy i jedynie chcecie jeszcze zaciągnąć do tego tematu. Mówiłeś, że jeden peron, jeden z chyba pierwszy, będzie miał skrócony dach? Znaczy, wszystkie perony będą pod dachem. Mhm. Część peronów będzie pod mniejszym dachem, część będzie peronów, znaczy wszystkie perony będą pod dużym dachem, poza 9, i będą miały też te małe daszki. Natomiast peron pierwszy, czyli peron WK-tki, jest właśnie, to za krótki. Tak podkreślimy, że peron numer 1 będzie peronem WK-tki. Tak, WK-tki, czyli Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Sam peron będzie należeć do PKP Polskich Linii Kolejowych, natomiast same tory należą do WK-tki. I to jest taki element, który jest tam. No, te inwestycje tak się zazębiają ze sobą, że to jest trudno zrozumieć, co jest czyje, więc jak ktoś zostawi później bagaż, to nie wiadomo, kto go ma sprzątnąć na przykład. Okej, okay, ale czy już zdobędziesz pozwolenie na wejście na plac budowy? Czy nagrywanie dronem w zimie, kiedy pada śnieg, jest zimno i ujemna temperatura, jest ciężkie? Czy to znaczy, pozwolenia są takie same, to nie ma żadnych zmian de facto, po prostu przy nagrywaniu. Zamiast skończyć odpowiedź, jeżeli chodzi o ten dach, peron pierwszy jest po prostu na tyle krótki i niski, że po prostu sam peron jest krótszy niż duży dach. Więc dach będzie poza peronem. I to jest ciekawostka na pewno. Ciekawe rozwiązanie. A my przechodzimy do tematu Chmielnej, czyli ulicy w środku, w centrum Warszawy, która też ma być modernizowana. W wiosnę tego roku, 2023, ogłoszono, że będzie Nowa Chmielna. Jak widziałem właśnie ujęcia z tej konferencji, to ciągle mówiono o zieleni. Więcej zieleni, tutaj będzie zieleń, jeszcze będzie fontanna, ale wokół tej fontanny będzie zieleń. Jak wyglądają tam prace i co ty w ogóle sądzisz o tej inwestycji? Czy to jest potrzebna inwestycja i dlaczego budowana jest to napięcie wokół tej zieleni teraz? No, może głównie dlatego, że mamy takiego prezydenta, który po prostu stawia na tą zieleń. To chyba jest najważniejszy aspekt. Czy źle? Nie będę mówić, że nie, bo zieleń o wiele ładnie wygląda i ja lubię mało betonozy, dużo zieleni, choć trudno ją wcisnąć do centrum, jeżeli chodzi o konserwatora zabytków. Natomiast na Chmielnej ja bym dużo bardziej wolał, żeby po prostu wszystkie budynki były wyremontowane i ładnie wyglądały, bo no, ze mną się na pewno zgodzisz, że jak idziesz tą Chmielną, to czasami tak myślisz, że jak w nocy byś tutaj szedł, to byś nie chciał do niej iść. Tak, czyli trochę stawiamy na szali. Bardzo dużo zieleni, bądź stan budynków polepszający się. Tak, czy jest to trochę taka waga? No jest to taka waga, tylko że żeby wejść na ulicę, to ulica należy do miasta. Budynki nie należą do miasta. Więc jak coś naprawić, jeżeli nawet nie wiadomo, czyj jest ten budynek? Nie można zacząć naprawy, albo nawet dofinansować czyjeś naprawy budynku, jeżeli się nie wie, do kogo ma się odezwać. I to jest problem na Chmielnej. Jest duże ilości kamienic i innych obiektów, które są po prostu opuszczone. A często uczęszczasz tamtą ulicą? Chodzisz tam? Tak, tędy? Często akurat tam mój jeden z przyjaciół mieszka, więc mam okazję faktycznie tamtędy chodzić. Natomiast jak wygląda Chmielna, jak tam wyglądają prace? Niedługo fundusu się pojawi na ten temat film. Może już pojawił się przed tym filmem, jak to oglądacie. Ale no będzie ciekawie, będzie więcej zieleni, trochę się pojawi tych drzew. Natomiast to najważniejsze, całkowicie są naprawdę zlikwidowane miejsca parkingowe dla mieszkańców, więc dla mieszkańców tylko i wyłącznie chyba na gorzej będzie, bo nie będzie jakichkolwiek miejsc parkingowych de facto, a pod samym kinem Atlantic będzie jedna koperta dla niepełnosprawnych, a było ich trochę więcej. Pod kinem Atlantic ma być również fontanna. Tak, będzie. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, bo teraz tam nie nazwałbym tego ogródkiem, tylko raczej takimi starszymi już w podeszłym wybiegiem wieku dla ławeczkami i otoczoną oczywiście białymi plamami na kostce. To są białe medale. To wspomnijmy tylko, że 95
drzew pojawi się na ulicy Chmielnej i 38 na ulicy Brackiej, ponieważ w skład Nowej Chmielnej znajduje się również ulica Bracka. I o tym też mało kto wie. I co ważne, od razu odpowiem na wasze pytania. Czy na Brackiej pozostaną miejsca parkingowe? Nie, nie będzie prawie żadnych miejsc parkingowych, a tam jest bardzo duży parking. Z tego co widziałem, wszystkie miejsca parkingowe są wytyczone jako miejsca, jako ogródki po prostu restauracyjne. Nie wiem, czy widziałeś te wizualizacje Chmielnej. Dla mnie to jest jakieś sielankowe życie na tej Chmielnej. No jak te jak wszystkie ładnie budynki wyglądają. Jak z jakiejś poezji. Nie wiem, czy to na pewno się uskuteczni, biorąc pod uwagę, że... Zachodnia tak, tak, ale Chmielna, tak, ale Chmielna jest uczęszczana przez naprawdę wiele osób. Jeszcze dochodzą do tego turyści. Może w zimę jest ich trochę mniej, ale w lato to tam jest tłum. A na tych wizualizacjach, to co tak mi się rzuciło w oczy, tam jest kilka, może kilkanaście osób. Wiadomo, że to są wizualizacje. Robili zdjęcie na wiosnę. Nie ma co się przejmować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No właśnie, sielankowe wizualizacje, a teraz trochę mniej sielankowa sprawa. Powiedz mi, Awizo, co ty ostatnio robiłeś w ściekach? A no, w ściekach. No zawsze masz jakieś na koniec pytania takie całkowicie, które... A to jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec. A, zawsze mnie po prostu zaskakujesz. Tak, ostatnio miałem okazję być w ściekach, zresztą powiem więcej, ty również ze mną tam byłeś, chociaż dokładnie. Ty nie zszedłeś do ścieków. Tak, to może powiedzmy o tej sytuacji, była konferencja prasowa z panem prezydentem. Tak. Odnośnie? Odnośnie kolektora Wiślanego, który po prostu powstaje wzdłuż Wisły na dosyć długim odcinku od mostu Marii Skłodowskiej-Curie do mostu Grota Robeckiego, albo Granickiego nawet, do Bronsa Gdańskiego. I jest całkiem długi, po każdej można było wejść. Niestety nie można było się nim przejść na całej długości, to jest smutne. Podobno też na tak części już tam płyną ścieki, więc byłoby trochę gorzej z moim chodzeniem i byłem w gorszych butach niż dzisiaj. Mamy taką śmieszną sytuację z tej konferencji, gdy już czekaliśmy długo na pana prezydenta, tak, ale to długo. Normalne, że czasami trzeba poczekać na dobre ujęcia. I następnie okazało się, że gdy pan prezydent zaczął przemawiać, zabrakło prądu. Nie, nie, to ja ci tylko sprecyzuję. Pan prezydent bardzo ładnie powiedział swoją kwestię. Następnie, jak miała powiedzieć pani rzecznik z MPWiK, prąd wysiadł. A tak, bo jego przemówienie nie było zbyt długie chyba. Nie było zbyt długie, ogólnie te przemówienia nie były zbyt długie, jak tam na film wyszło chyba z 18 minut maksymalnie, ale... Ale nie wiem, czy pamiętasz, jeszcze ci przerwę, nie wiem, czy pamiętasz już po konferencji, co się stało. Oczywiście wszedłeś do kanałów, ja cię nagrywałem z góry, ale potem podszedł do nas jeden bardzo sympatyczny pan od właśnie tej firmy, która wykonuje tam roboty. Nie wiem, czy możemy tutaj lokować firmę, czy mówimy tak, Budimex wykonuje. Budimex, właśnie. I opowiedział nam o zabawnej sytuacji, może nie zabawnej, ale że jest pewne spięcie rowerzystów na drodze rowerowej, która jest zamknięta, prawda? Pamiętasz o tym? Tak, no tam, bo podczas budowy tego kolektora de facto nie były zajmowane żadne ulice poza drogami rowerowymi i częściami chodnikowymi wzdłuż Wisły. I to jest taki aspekt, który faktycznie był uprzykrzający życie, biorąc pod uwagę, że oni to już trochę budują. Mi też przeszkadzali w życiu, żeby nie było. Ale zrobili wielkie banery, co zamknęliśmy, jakie objazdy i tak dalej, a mówił nam, że to i tak tych rowerzystów nie interesowało. Rowerzyści przedarli się przez te banery, przez te barierki i jechali nawet dalej. Tam mówił o jednym, który po prostu przerzucał rower i przeskakiwał, jechał dalej. Tak, to było komiczne dla mnie sytuacja. Jak sobie to wyobrażam. No właśnie. Ojejku, no więc tak wyglądają te konferencje. Ale teraz mam jeszcze do ciebie pytanie odnośnie filmu. Czy oglądałeś jakiś film ostatnio, który cię wzruszył może? Czyli trochę zmieniając temat, zmieniając ten ton naszego tutaj rozmowy na bardziej trochę poważny. Czy masz jakiś film, który cię wzruszył, poruszył, może zszokował tak emocjonalnie? No obejrzałem w końcu ten ostatni film Nolana. Bo ja ogólnie, żeby nie było to taka informacyjna dla was, ja w życiu nie mam zbyt dużo czasu, a to mogliście się domyśleć. I do kina chodzę zazwyczaj tak raz na dwa lata zazwyczaj, więc dosyć rzadko, więc w końcu obejrzałem Oppenheimera, ale u mnie w domu na Blu-rayu Ultra HD, bo to jest sposób, który najbardziej lubię oglądać. Tak, Oppenheimer tylko w IMAXie, ja byłem w IMAXie, to naprawdę dobre efekty, ale powiedz, w domu, to nie jak ci się podobał ten film i ten pewien moment, żeby nie zdradzać. No tak, nie będę zdradzać, co tam się dzieje, ale faktycznie podobał mi się film, faktycznie wciska fotel, że tak to powiem. Gorzej tylko, że polska wersja jest kiepska, jeżeli chodzi o dźwięk, natomiast mówię o polskim nawet z napisami. Natomiast faktycznie całkiem ciekawy film, natomiast to nie jest chyba film najbardziej, który mnie poruszył w ostatnim czasie. Znaczy, jeżeli seriale, to też filmy. Ostatnio był też serial Loki, który bardzo mi się podobał i jego zakończenie. Faktycznie wszedłem, bo ja bardzo lubię wszystkie filmy, które są powiązane z czasem i wchodzeniem pomiędzy czasy. No i teraz ponownie oglądam sobie Mroczne Materie, bo to też jest taki serial, który po prostu lubię do niego wracać. No to w sumie ciekawe. Masz tą kinematografię u siebie w domu. No. Ja ci powiem, że ostatnio oglądałem taki film, który mnie poruszył, gdyż jest to film dokumentalny o Ryszardzie Siwcu, który w 1968 roku dokonał samospalenia. To jest
smutna historia, gdyż ten człowiek podczas, na stadionie dziesięciolecia, podczas jakichś tam obchodów, dożynek, dokonał samospalenia. Jest wiele zagwozdek, dlaczego akurat zrobił to w momencie, nie w tym, w którym przemawiał Gomułka. I na pewno, gdyby w tamtym momencie tego dokonał, to cały stadion by zamilkł, albo ludzie by zwrócili na to uwagę, być może nawet przemówienie by zostało przerwane. Tego, jak on mówił, to nikt by tego nie zobaczył, bo cały czas byłoby kamera na Gomułkę. Możliwe, ale właśnie, znaczy, jeżeli były, bo on to zrobił podczas tańców, wtedy, kiedy na scenie były piękne stroje i ludzie tańczyli właśnie te tańce, i to było trochę takie, no tutaj właśnie w filmie Usłyszcie mój krzyk, w filmie dokumentalnym, no tak, w reżyserii Macieja Drygasa jest to pytanie i też mnie zastanawia, ale pewnie nigdy się tego nie dowiemy. Na koniec tylko tak ci jeszcze wtrącę, taka moja osobista część. Dużo ludzi teraz, ja zresztą, ja też również, ogląda wszystkie seriale, filmy przez platformy różne. Nie mówię, nie będę tutaj mówić nazw, bo jest tego naprawdę od groma. Zresztą ja też z tego korzystam, ale ja osobiście lubię mieć film na półce i tak samo przy serialach, bo mam taki na przykład jeden serial, Merlin się nazywa, i on po prostu znika. Znika z różnych platform i już go nie mogę obejrzeć, ale nie mam go na płycie. To jest trochę denerwujące, że tak, masz coś w internecie, nagle tego nie ma. Dokładnie, więc ja lubię, jak coś mam na półce, to jest, to mi nie zniknie. Nie wiem, jak ktoś obrabuje mój dom, to zniknie, ale to jest coś, co jest zupełnie inne, więc lubię po prostu mieć coś faktycznie w domu, wiem, że mi nie zniknie, a przy seriale... fizycznej wersji. Nie ma czegoś takiej opcji. Pomijając to, że u mnie internet jest kiepski, ale to wiecie. Rozumiem, ale jeszcze właśnie wracając do tego, to... Po tym filmie, jak go obejrzałem, rozmawiałem z wieloma młodymi ludźmi w moim wieku i nie znają w ogóle tej postaci. I dla mnie są dwa takie X-y, takie znaki zapytania. Po pierwsze, ten, o którym wspomniałem, dlaczego zrobił to w tym momencie, to tego się nie dowiemy. I bardzo wymowny tytuł, czyli Usłyszcie mój krzyk. I pytanie, czy on faktycznie został usłyszany? Znaczy, ja wiem, nie oglądałem tego filmu, żeby nie było. Wiem o tej historii po prostu, słyszałem o niej. Tam są wypowiedzi rodziny, znajomych. Jak wtedy może tak, ale to i tak było dosyć mocno wyciszona ta stała sytuacja, tak, bo wiadomo, jakie to były wtedy czasy. To wybuchło po latach dopiero. No tak, to wybuchło po latach, a teraz młode pokolenie aż tak bardzo, w tym również ja, nie interesuje się tym, co było wcześniej, tylko interesujemy się tym, co będzie później głównie. Nie wracamy do historii. Spojrzenie. To jest moje spojrzenie. My chcemy iść do przodu, a nie zatrzymywać na starej historii i rozpamiętywać, jak to wyglądało kiedyś. Po prostu chcemy, żebyśmy się dalej rozwijali, a nie... Stawiamy bardziej na patrzenie w dal. Tak, bo co nam z tego, jak wyglądało kiedyś, jeżeli możemy stworzyć swoją własną nową przyszłość. To prawda, i tym akcentem... Ale trzeba oczywiście o historii pamiętać, żeby nie było, to że prawda, tym akcentem zakończymy, aczkolwiek ja was zachęcam, jeżeli nie znaliście tej historii, a chcecie ją poznać, bo może jednak zamiast patrzenia w dal, zatrzymajmy się na chwilę i zobaczmy, co było kiedyś. Jeszcze raz powiem, usłyszcie... Można zobaczyć ten stary stadion jeszcze. Usłyszcie mój krzyk, taki tytuł, reżyseria Maciej Drygas. Także tym akcentem kończymy Avizo. Dziękuję ci za dzisiejszy odcinek. Oczywiście, drodzy widzowie, możecie słuchać nas na Spotify'u. Dokładnie. To był podcast właśnie o tym i oczywiście prowadzący ze mną Avizonosz. I ze mną jak zawsze Jakub Sykut. Jakub Sykut, do usłyszenia. Cześć!